Z nim spotkaliśmy się w 1973 roku, 7 września w Parku Saskim pod Kasztanem. Było bardzo ładnie. Tata mi się bardzo z miejsca spodobał. Miał takie kędziorowate blond włoski i rudą brodę. I był bardzo ładnie ubrany. Cool. No ja tak zerkałam na tatę, a potem pojechałam... I palił markowe papierosy. Nie, wtedy nie palił, dopiero przy mnie zaczął palić. I pojechałam do Krakowa następnego dnia autostopem. A ja zostałam z Grażyną. A Grażyna to była taka handicap person, nie chodziła. Jak już wróciliśmy tu do tych wczesnych lat, to już od samego początku mama miała biust. Kiedyś się zapytała o moją opinię, co jakbym chciał kotka. Ja definitywnie powiedziałem nie, na co oczywiście z Andrzejem przynieśli kota. Ale to w Polsce. W Polsce oczywiście, w Polsce. Tak. Jego ukochanego kota, Azorka. A co miałem zabić? A co to ja morderca? Nie, jak ale już ukochanego. Był, to był, co miałem zrobić? To co mój tata wszystkie koty nie tolerował i się do nich w ogóle nie zbliżał. A ty na punkcie Azorka miałeś tak zwanego kota. That's true. I na Pandorki też. Pandorkę też uwielbiał. O! Przypomniałem sobie, że dzięki mamusi to my w Polsce mieliśmy drzewa 3 razy większe jak to. Tak? 3 razy. A które to takie drzewa były 3 razy większe jak to? Bartek. To jest taki najsłynniejszy dąb. Miał 1000 lat. Ten miał i go piorun pieprznął. Zrujnowany, ale to no, pieprznął gdzieś w 1990. No prawda, ja nic o tym nie słyszałam. Nielojalność jest jedną z największych wad ludzkich, jakie tam. Dlatego, że to jest tak jak spodziewanie się ciosu z tyłu w plecy.
Zazwyczaj ludzie ten w oczy są bardzo fair, a jak odkręcisz głowę, no to wtedy kopę dostajesz. Ta nielojalność. Niekoniecznie musisz być friend, ale sposób, z jakim komunikują się z innymi, jest właśnie na bardzo wysokim stopniu przyjacielskim, nie? Byłem bardzo buntowniczy na niesprawiedliwość. Mierdziła mnie niesprawiedliwość i właśnie ten ludzka agresywność do innych. I wielokrotnie, szczególnie jak to było w wykonaniu policjantów, czy ktoś, których ludzi, którzy uważali, że są najważniejszymi w tym momencie, czy w tym okręgu najważniejszymi panami życia i śmierci. To dla mnie jak była jak płachta na byka i wyzwalała we mnie agresję, nie agresję fizyczną, ale miałem dobry język i potrafiłem beszczać jak ten, równać z błotem. Fajny ten, mieliśmy przypadek, jeszcze wtedy do szkoły chodziliśmy, oczywiście paliliśmy papierosy. Ten, i byliśmy w takim królewskim parku w Warszawie, Park Łazienkowski. I byliśmy już o zmroku, to praktycznie jest moment, kiedy bramy były pozamykane, czy były zamykane, żeby odizolować park, żeby tam ludzie nie przebywali po zmroku, bo to był zabytek architektoniczny. Ale zawsze jedna brama była dużo dłużej otwarta dla tych, którzy zabłądzili i chcieli wrócić jednak, wyjść z tego parku. A my poszliśmy do jakiejś bramy i tam ten nie chciał nas wypuścić. To trochę go tam zbeszczaliśmy. On zadzwonił na policję, wtedy milicję. Milicja przyjechała, kieszenie nam zrewidowała, papierosy znaleźli. Młodzi jeszcze uczniowie, mieliśmy ten przebój. Ale puścili nas. Tylko mnóstwo czasu, chyba za 3-4 godziny, to gdzieś tam o 9 czy 10 wieczorem dopiero nas puścili. Mówi, to dla was będzie największa kara, jak ci matka teraz w dupę da. Wiesz, za późne przychodzenie do domu. Ta mama nie krzyczała, tam babcia tak, ale mama nie. Tylko próbowała wytłumaczyć, że jestem nielojalny i powoduje, że ona umiera z tego, ze zmartwienia, gdzie jest i co się dzieje ze mną, nie? Że nie jest to potrzebne. Nie? No ale ta komunikacja nie była możliwa, nikt nie miał komórkowych telefonów, nikt nie miał praktycznie domowych telefonów, nie mówiąc o komórkowych, które dopiero teraz istnieją. Jak przyjechaliśmy do Kanady, to już był 1988 rok. W Polsce nadal nie było fajnie, nie było dobrze. Przede wszystkim ludzie chodzili smutni. Na ulicy każdy był zatroskany. Taki nieuśmiechnięty zupełnie. Widać było, że nie było im do śmiechu. Więc pierwsza rzecz, która mnie uderzyła bardzo, kiedy przyjechaliśmy wtedy do Kanady, to że się ludzie uśmiechają do siebie i w ogóle są uśmiechnięci. To mnie i bardzo, bardzo uprzejmi. To też ogromna różnica w porównaniu do Polski, jaką zostawiłam. Teraz już jest znacznie lepiej, ale wtedy było tak, że jeżeli miałeś jakąkolwiek sprawę,
to wszyscy się od ciebie opędzali, tak jakby nie chcieli, żeby w ogóle z tobą gadać, a już broń Boże coś załatwić. A w Kanadzie nawet drobna sprawa, jak chciałam załatwić i potem już chciałam zrezygnować, że nie, nie, obejdzie się, to no. Stawali na głowie, żeby mi pomóc, żeby mi załatwić to, co, z czym przyszłam. I to była ta ogromna różnica.